Witajcie, nazywam się Siwiec Łukasz i w tym filmie pokażę Wam, jak utworzyć zakładkę na platformie Fill Experience. Zakładki umożliwiają budowanie struktury bardzo podobnej do której jesteśmy przyzwyczajeni na komputerach, czyli budowanie struktury folderów. Na platformie pozwala to na szybkie nawigowanie do interesujących pozycji bez ich wyszukiwania. Rozpoczniemy od przyciągnięcia aplikacji Bookmark Editor do naszego pulpitu nawigacyjnego. W środku znajduje się przycisk do tworzenia nowej zakładki. Również możemy to zrobić z górnego menu, wybierając nową zakładkę. Utworzoną zakładkę możemy nazwać jak chcemy. W nowo utworzonej zakładce możesz dodawać kolejne zakładki, co oznacza, że możesz zbudować strukturę zakładek dla konkretnego projektu. Możesz więc utworzyć główną zakładkę, a następnie mieć kilka kategorii, np. dla plików CAD-owych, raportów, wyników symulacyjnych, a nawet wizualizacji. Również masz możliwość dodawania do tych zakładek dowolne dokumenty Microsoft Office, które mogą to być PDF-y, zdjęcia, aby stworzyć bardzo ładną strukturę dla swojego indywidualnego projektu. Kolejną możliwością tworzenia zakładek jest przyciągnięcie dowolnej struktury katalogów, którą mamy już utworzoną na naszym komputerze. Wybiorę główny katalog naszych zakładek i z eksploratora Windows mam folder projekty, w którym znajduje się pewna struktura podkatalogów. Kiedy przeciągniemy główny katalog do naszych zakładek, rozpoczniemy operację przesyłania i cała struktura zostanie przeniesiona do naszych zakładek. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym filmie.